Drodzy braterstwo, będziemy kontynuowali myśli z poprzedniego wykładu. Zastanawiamy się dzisiaj nad słowami apostoła Pawła z listu do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. W nadziei radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie ustawiczni. W tej pierwszej części rozważaliśmy sobie tą właśnie nadzieję. Co jest naszą nadzieją? I o tym, w jaki sposób ona powinna nas radować, czynić nas właśnie radosnymi. I widzieliśmy, jak powinna ona czynić nas radosnymi. Teraz chcemy zastanowić się nad cierpliwością w utrapieniu, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze zastanowimy się nad jednym obrazem biblijnym. Tutaj, który jest zapisany w czwartej księdze Mojżeszowej. Nie będziemy go odczytywali, ale dotyczy on tego momentu, kiedy Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej i po 40-letniej wędrówce po pustyni przystępowali do podboju ziemi obiecanej i do dzielenia tej ziemi pomiędzy pokolenia. To znamy wszyscy, że jest zapisana tam taka sytuacja w czwartej księdze Mojżeszowej, że bo to może, żeby wyjaśnić, to mam taką małą mapkę, ale jesteśmy przy niewielkim stole, to każdy powinien coś nieco widzieć z tego. Izraelici, jak szli od Egiptu, to szli stąd doszli tutaj i tu się, tutaj jest Jerycho, tu się przeprawiali się przez rzekę Jordan, bo tak tutaj z północy mamy ten niebieski, niebieska plama to jest jezioro Genezaret, ta większa niebieska plama to Morze Martwe, a od jeziora Genezaret tak pionowo płynie sobie rzeka Jordan, więc oni przyszli z tej strony Jordanu, tutaj byli rozbici przez jakiś czas, później rozpoczął się podbój ziemi po drugiej stronie, więc najpierw pojawili się po tej stronie. No i plan pierwotny Izraela był, żeby przeszli przez Jordan i osiedlili się wszyscy tutaj, po tej stronie Jordanu. Tutaj mamy wschodnią stronę Jordanu, tutaj mamy zachodnią stronę Jordanu z tej strony. Tak to geografia mówi, tak jak stoimy przed mapą wiszącą na ścianie, to wschód zawsze mamy po prawej stronie, a po lewej stronie jest zachód, na górze północ, na dole południe. Więc oni od południa idąc po wschodniej stronie Jordanu, tu się znaleźli. Tutaj mamy, nie jest zaznaczone, jest ziemia Galat, tak się nazywały te tereny. I pierwotny plan był taki, żeby Izraelici wszyscy osiedlili się po zachodniej stronie Jordanu. Ale dwa i pół pokolenia, pokolenie Rubena, pokolenie Gada i połowa z pokolenia Manasesa przyszła do Mojżesza i mówią do niego tak, podoba się nam tutaj. Ta ziemia to dobre pastwiska dla naszych trzód. My byśmy chcieli osiedlić się tutaj. Tak, skracając tą przypowieść, ostatecznie Mojżesz po konsultacji z Bogiem wyraża na to zgodę, ale mówi do tych dwóch i pół pokolenia tak, że możecie się tutaj osiedlić, ale to nie może być tak, że wy już macie swoje dziedzictwo, a reszta waszych braci musi przeprawić się przez Jordan i toczyć walki, żeby zdobyć swoje dziedzictwo, a wy będziecie sobie tutaj bezpiecznie mieszkać i paść swoje trzody. Nie, musicie swoje trzody, swoje żony i swoje dzieci tutaj zostawić, a wszyscy mężowie mają się przeprawić wraz z resztą Izraela na zachodnią stronę Jordanu, mają walczyć razem z swoimi braćmi i dopiero jak i ci wasi bracia zdobędą swoje dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu, to wy możecie wrócić dopiero na swoją wschodnią stronę Jordanu i tam osiedlić się i rozkoszować się swoim dziedzictwem. Czyli jest tutaj podane, że ci Izraelici, którzy najpierw zdobyli swoje dziedzictwo, no bo ziemia Gilead została opanowana przez Izrael od razu podczas tej swojej wędrówki, nie odejdą do swojego dziedzictwa, dopóki reszta ich braci nie posiądzie swojego dziedzictwa, tylko że będą musieli walczyć razem ze swoimi braćmi o zdobycie tego dziedzictwa. To jest bardzo piękny obraz tutaj pokazujący nam, że klasy wyborcze w planie Bożym do swojego ostatecznego dziedzictwa nie odejdą, dopóki reszta ludzkości nie zdobędzie swojego
dziedzictwa. A dziedzictwem dla ogółu ludzkości jest ziemia. Tutaj rajskie warunki, więc dopóki oni tego dziedzictwa nie zdobędą, to klasy wyborcze nie pójdą do swojego dziedzictwa, tylko będą pomagać klasie restytucyjnej w zdobyciu jej dziedzictwa. To jest piękny obraz tutaj podany. Ruben jako pierworodny wśród synów Izraela, jego pokolenia, przedstawia nam tutaj klasę Chrystusa, klasę najwyższą. Gad przedstawia nam wielką kompanię, a połowa pokolenia Manassesa przedstawia nam klasy godnych. Tutaj to są te cztery klasy wyborcze, których ostateczne dziedzictwo nie jest razem z resztą ludzkości, bo oni, tak jak są częścią ludzkości, to są potomkowie Adama. Wszyscy, i członkowie Kościoła, i wielkiej kompanii, i klasa restytucyjna, wszyscy są potomkami Adama, tak jak tutaj mamy w tym obrazie, wszyscy byli Izraelitami. Ale mieli dziedzictwo 2,5 pokolenia po jednej stronie wschodniej Jordanu, a 9,5 pokolenia miało po drugiej stronie Jordanu w odmiennym miejscu. Jordan rozdzielał te ich dziedzictwa. I tak, cztery klasy wyborcze mają swoje ostateczne dziedzictwo w sferze duchowej, a ludzkość ma w sferze ziemskiej. Sfera duchowa pokazana jest właśnie po tej wschodniej stronie Jordanu, a dziedzictwo ziemskie po zachodniej stronie Jordanu, ale tutaj jest powiedziane, że te klasy wyborcze będą pomagały klasie restytucyjnej, ogółowi ludzkości zdobyć swoje dziedzictwo w wieku tysiąclecia. Bo to właśnie podbijanie Kanaanu przedstawia nam wiek tysiąclecia, zdobywanie dziedzictwa tej wiecznej posiadłości, która ma należeć do klasy restytucyjnej. Więc to będzie zajęcie dla ludu Bożego, zwłaszcza dla tych czterech klas wyborczych na wieku tysiąclecia. Więc można by zadać pytanie, jak te klasy pomagają rodzajowi ludzkiemu, w jaki sposób my będziemy mogli, bo to może powiedzmy, trzeba przeskoczyć troszeczkę do przodu, bo w sumie ktoś mógłby zapytać, no wymieniasz te cztery klasy wyborcze, no my tutaj nie aspirujemy do żadnej z nich, do tych czterech, to jaki to ma związek z nami, w jaki sposób dotyczy z nas. A my tutaj wspominaliśmy wcześniej, że aspirujemy do klasy poświęconych obozowników Epifanii, która należy do klasy tak zwanych quasi-wybranych, czy też niby wybranych. Quasi, łacińskie słowo, znaczy niby, prawie. Czyli, że ta klasa jest prawie wybrana, ale jak coś jest prawie, to wiemy, że tak naprawdę nie jest, tak? Prawie wygrał wyścig, co znaczy, no, że niewiele mu brakowało, żeby wygrać wyścig, ale nie wygrał tego wyścigu. Więc ta klasa prawie, znaczy, że ma podobieństwa do klas wyborczych, do klasy monocianogodnych ma podobieństwo spore, ale nie jest klasą wybraną, nie ma dziedzictwa po wschodniej duchowej stronie, w naturze duchowej, tylko ma dziedzictwo razem z resztą ludzkości. Ale, tak jak ten obraz ładnie pokazuje, byli to bracia z tego samego pokolenia, z pokolenia Manassesa. I jedni, i drudzy. Połowa pokolenia Manassesa, duchowe dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, druga połowa pokolenia Manassesa, razem z resztą ludzkości po zachodniej stronie Jordanu, ale to byli podobni do siebie. I tak jak widzimy, zresztą historia pokazuje nam w tej chwili, jesteśmy już zaawansowani w rozwoju planu Bożego w chwili obecnej. No, klasa młodocianych godnych jest klasą kończącą swój bieg na ziemi. Niektórzy nawet uważają, że już się zakończył. Kwestia niemożliwa do rozstrzygnięcia, czy już się zakończył, czy jeszcze ktoś przy życiu pozostał, przynajmniej tak mi się wydaje w tej kwestii. Albo nie pozostał, ale jak pozostało, to już bardzo niewielu. To wynika z matematyki. Skoro ostatnie powołania były w 1954 roku do tej klasy, to od 1954 roku minęło tak wiele czasu, że przy technicznie biorąc, ile ludzie żyją, to bardzo niewielu. Jeżeli żyje, to może żyć, ale przez kilkadziesiąt lat po 1954 roku te dwie klasy szły ręka w rękę ze sobą. Bo tutaj brat, który się poświęcił w 50 roku, a w tym samym zborze ten, który się poświęcił w 60 roku. Tak? Jeden do klasy ma młodocianogodnych szansę, a tamten już do poświęconych obozowników Epifanii. Ale przez kilkadziesiąt lat te dwie klasy były bardzo przemieszane. Zbory składały się z członków tych klas. Po 54 roku, to na początku,
po tym okresie, to większość stanowili modlitwianogodni. Na miarę postępu czasu modlitwianogodnych ubywało, a przybywało poświęconych obozowników Epifanii. Ale to bracia ręka w rękę się rozwijali w tym okresie czasu, bo to jedni manasesyci i drudzy są manasesytami. Więc klasa Manasesa jest jak gdyby piątą klasą i ponieważ jest klasą przedrestytucyjną, to ma podobieństwo do klas wyborczych, zwłaszcza do najbliższej klasy, klasy modlitwianogodnych, z którymi, jak mówiliśmy, w tym samym okresie czasu się częściowo rozwijała, także będzie uczestniczyła w pomaganiu tutaj klasie restytucyjnej w zajęciu, zdobyciu ich dziedzictwa. Będzie w tym uczestniczyła, bo dzieło pracy restytucyjnej, podniesienia całej ludzkości, no jest olbrzymim dziełem, a im większe jest dzieło prowadzone, tym więcej potrzebuje pracowników do wykonania, pomocników. No, przecież w klasie poświęconych obozowników Epifanii, czy nawet tych ogólnie obozowników Epifanii, będą olbrzymie tłumy ludzi, którzy w tym życiu chodzili z Bogiem, badali Jego Słowo i starali się żyć zgodnie z Jego zasadami. To nie tylko tacy, którzy znają nasze takie nauki, jakie my znamy. I tacy, którzy znają takie nauki, jakie my znamy, to tam drobny ułamek będą stanowili w tej klasie. Przytłaczająca większość to będzie z tak zwanego ogółu chrześcijaństwa, które nigdy nie znało, nie wyznawało nauk epifanicznych, ani nawet paruzyjnych, więc oni będą stanowili większość przytłaczającą w tej klasie i ich będzie całkiem sporo, ponieważ będą w swoich charakterach rozwinięci zdecydowanie ponad ogół ludzkości i w swojej znajomości Boga też ponad to, będą dobrymi pomocnikami dla klasy godnych, bo tutaj klasy godnych będą, przynajmniej tak, też nie mamy żadnych informacji, to moja taka opinia, będą znacznie mniej liczne niż klasa obozowników Epifanii, która będzie klasą liczniejszą od klasy na przykład modlitwianogodnych czy klasy starożytnogodnych, która wydaje mi się, klasa starożytnogodnych jest klasą, no, moim zdaniem, dość nieliczną, bo wybierana no, tylko z jednego narodu, tak? Na początku patriarchowie to pojedyncze jednostki, później naród izraelski, to tam też niewielu było takich wiernych. Nawet jak mamy zapisane z czasów proroka Eliasza, że Bóg mu mówi, że nie jest sam, że ma jeszcze 7 tysięcy takich, których kolano nie ugięło się przed Baalem, jak na mój gust, to wcale nie jest klasa starożytnogodnych, te 7 tysięcy, które wtedy żyły. Nieliczni z tych 7 tysięcy, bo niekłanianie się jakiemuś pogańskiemu bożkowi to nie jest wystarczająca kwalifikacja do klasy modlitwianogodnych. To jest kwalifikacja do klasy tych właśnie niby quasi wybranych z tego okresu. To jest to, żeby należeć do tej części quasi wybranych, których nazywamy Żydami wierzącymi w Boga i trzymającymi się przymierza mojżeszowego. Tylko takimi, którzy nie poświęcili swojego życia Bogu, tylko żyją w tamtych czasach, wierzyli w Boga i starali się sprawiedliwie żyć, zgodnie z tym, jak zakon uczył. No, ponieważ zakon zakazywał oddawania czci obcym bóstwom, no to oni nie mogli się kłaniać żadnym Baalom ani żadnym innym bożkom, ale samo niekłanianie się innym bożkom nie czyniło z nich starożytnogodnych, czyniło z nich członków klasy quasi wybranych, tych właśnie wiernych Żydów. A tylko ci, którzy byli w pełni oddani Bogu, tak jak Eliasz był oddany, inni prorocy i być może niektórzy, których nazwiska nie znamy, bo nie odegrali większej roli, ale oni byli poświęceni Bogu, sądzę, że ta klasa nie jest zbyt liczna, że klasa modlitwianogodnych jest liczniejsza od nich, a klasa poświęconych obozowników Epifanii jest jeszcze liczniejszą klasą, czy też klasa w ogóle tych usprawiedliwionych, czyli obozowników Epifanii. Oni będą pomocnikami godnych i też będą klasie restytucyjnej pomagać w zdobyciu ich dziedzictwa. To także jest część naszej nadziei. Mamy drugorzędną rolę do odegrania tutaj w tym procesie w stosunku do godnych, jako ich pomocnicy. Ale można by powiedzieć z pewnego punktu widzenia drugorzędną, bo oni będą ważniejsi, bo oni będą przekazywali nauki, wydawali instrukcje, zalecenia, ale tak naprawdę to robotę będą wykonywali obozownicy
Epifanii jako liczni, to oni będą rozmawiali z konkretnym człowiekiem, mu uświadamiali go i pomagali mu w jego trudnościach, w przezwyciężeniu słabości, jakie ma w sobie, w toczeniu tej walki z własnym ciałem, jaką będzie musiał toczyć, więc oni będą na samym dole. Bo tu można powiedzieć, młodociano godny będzie takim przedstawicielem. To jak tak, jak kierownik w zakładzie pracy, który kieruje, zarządza, wydaje wskazówki, polecenia, ale to ten szeregowy robotnik rzeczywistą pracę wykonuje, bo on obsługuje tę maszynę, która tam coś produkuje, albo to on coś robi. I taka będzie tutaj nasza rola, żeby tą pracę wykonywać na samym dole, jako wśród tych klas, które będą prowadziły dzieło restytucji, najniższa, będąca na samym dole, wykonująca tą konkretną robotę z poszczególnymi jednostkami. To, a w jaki sposób będzie można ludziom pomóc w przezwyciężeniu ich własnych słabości? No, trzeba, będzie można pomóc, bo ci, którzy znajdą się wśród poświęconych obozowników Epifanii, to tak jak było mówione w pierwszej części, to ci, którzy zdobędą bramę nieprzyjaciół swoich sami, czyli pokonają swoje własne słabości. A jeżeli ja sam potrafiłem pokonać samego siebie, to dopiero wtedy mogę, jestem w stanie pomóc drugiemu, pomóc w takim czymś. Prosta rzecz. By być nauczycielem, trzeba samemu umieć to, czego się próbuje kogoś innego nauczyć. Bo jeżeli nauczyciel nie umie tego, to jakim on jest nauczycielem? Jak w szkołach świeckich czasami się zdarza, że nauczyciel wychodzi do tablicy, chce pokazać jakieś, rozwiązać zadanie przykładowe dla uczniów i gubi się w trakcie rozwiązywania tego zadania na tablicy. Zdarzają się takie przypadki, ale uczniowie się śmieją z takiego. Później sobie żartują, że zatrudniają w tej szkole nauczycieli, którzy umieją mniej od uczniów. Tak? To są rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Więc Bóg na pewno takich nauczycieli nie zatrudni tutaj, bo jest powiedziane, że w potomstwie potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Czyli w twoim potomstwie, tym abrahamowym, które będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi, będą tylko ci, którzy potrafili w sobie pokonać tych nieprzyjaciół. A jeżeli ktoś sam to zrobił, to nauczył się, jak to się robi i wie, jak to się robi, a jak wie, jak się to robi, to może być nauczycielem, może uczyć drugiego i udzielać mu pomocy. Więc mając swoje własne, mając za sobą te boje własne, zmierzające do pokonania upadłych skłonności, takowi będą w stanie pomagać światu w podnoszeniu się z upadku i na tym będzie właśnie polegało błogosławienie wszystkich narodów ziemi. To będzie realizacja tej obietnicy rozwiniętej w przymierzu związanym przysięgą, że potomkowie w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Więc najpierw musimy pokonać swoich wrogów, by znaleźć się w tym potomstwie, po to, by móc pomóc ludziom w przyszłości przezwyciężyć ich wrogów. Kim są nasi wrogowie? No, jednym z nich jest ciało. Jest ono właśnie ukazane jako to miasto ufortyfikowane z tą bramą, którą trzeba zdobyć. Mówiliśmy o tym w poprzednim naszym wykładzie. Więc to złe cechy w naszej upadłej ludzkiej naturze, można powiedzieć, są jak mur takiego miasta, które trzeba zdobyć. Trzeba zdobyć kontrolę nad tym murem, a kontrolę zdobywa się poprzez zdobycie bramy, tego najsilniej broniącego punktu. Więc pycha, zazdrość, złośliwość, zawiść, obmowa, tchórzostwo, strach i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które w Biblii są wymienione jako złe, jako uczynki świata i szatana, je należy pokonać, je należy podbić, z nimi należy walczyć, a i nasienie twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich, mówi obietnica. Więc ci, którzy znajdą się w nasieniu, tego dokonają. I podkreślę po raz kolejny, bo to jest bardzo ważna rzecz, ta obietnica stosuje się do każdego z nas, do każdego z nas, który znajdzie się w tym nasieniu, że zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich, więc z nimi musimy walczyć. A jak się z nimi walczy? Bo tu teraz omawiamy punkt drugi, że mamy być w ucisku cierpliwi. Tak, w ucisku, czy moglibyśmy powiedzieć w utrapieniach, bo to synonimiczne wyrażenia, mamy być cierpliwi, czyli wytrwali inaczej, bo tutaj wiemy, że jak to jest, w Biblii są dwa słowa, jest i makrotymia, jest i to hypomone. Jedno makrotymia oznacza długie znoszenie, czyli taką cierpliwość, jak to normalnie ludzie rozumieją, że ktoś jest cierpliwy, czyli łatwo się nie denerwuje,
i jest w sytuacjach, które go irytują. A tutaj chodzi o wytrwałość, to hypomone. Tam, gdzie mamy cierpliwi, to nowsze przykłady właśnie tłumaczą tutaj jako wytrwali i całkiem słusznie, bo takie jest znaczenie tego słowa. Więc trzeba być, żeby pokonać tych nieprzyjaciół, trzeba być wytrwałym w uciskach. Bo Bóg ucisku używa po to, byśmy mogli walczyć ze swoimi tymi właśnie wrogami, z tymi złymi rzeczami obwarowanymi w naszym sercu, które wcale nie chcą stamtąd zniknąć. I Bóg używa naszych utrapień, by nas wzmocnić. Szatan z drugiej strony używa dokładnie tych samych utrapień po to, by nas zniszczyć. To, czy w naszych utrapieniach Bóg zwycięży, czy zwycięży szatan, to zależy od nas, od postawy, jaką w tych utrapieniach zajmujemy. Bo jeżeli ktoś przychodzi na niego utrapienie, ucisk, doświadczenia, a on trwa w dobrym postępowaniu, nie ustaje, no to zwycięża. Wtedy Bóg wykorzystał te utrapienia, żeby go wzmocnić. On jest silniejszy po takim doświadczeniu, po takim ucisku, jaki przeszedł. A jeżeli ktoś w czymś takim szemra, narzeka, no to wtedy pomaga szatanowi w dziele jego zniszczenia. I po takim doświadczeniu, po takim utrapieniu wychodzi osłabiony z tego. Jest słabszy duchowo niż był wcześniej, bo nie przeszedł tego tak, jak Bóg sobie tego zniszczył. Warto o tym pamiętać, o znoszeniu doświadczeń, można powiedzieć radosnym znoszeniu doświadczeń. Wtedy stajemy się silniejsi proporcjonalnie do tego, jak unikamy rozmyślania o naszych tych utrapieniach, rozmyślania w taki sposób w znaczeniu rozdmuchiwania, bo jest taka tendencja u niektórych ludzi, by utyskiwać ciągle, narzekać, wyolbrzymiać. Niektórzy z drobiazgu, który ich spotkał, robią niesamowitą rzecz. Skaleczyli się nożem przy obieraniu ziemniaków. Tu tak to wyolbrzymiają, opowiadają każdemu, jakby to była nie wiadomo jak głęboka rana, która ich życiu zagrażała i tylko dzięki jakiemuś cudowi oni w ogóle przeżyli, a to minimalne nacięcie na skórze dłoni było, bo tak potrafią. To już jest skrajny przypadek, który opowiadam, ale człowiek nie powinien myśleć za dużo o swoich sytuacji tej ciężkiej, bo w jakiej się może znajdować w swoim życiu, bo im więcej o niej myśli, tym cięższa ona mu się wydaje. Najlepiej jest uwagę skierować na coś innego, pisze apostoł Paweł, żeby patrzmy na Chrystusa, co on znosił, co przechodził. Tutaj apostoł Paweł pisze, że na nas jeszcze nie przyszły takie ciężkie doświadczenia, żebyśmy mieli to przechodzić. Mamy zapewnienie, że nie przyjdzie na nas doświadczenie cięższe, niż byśmy mogli znieść. I taką myślą sobie ciągle powtarzaną, w trudnych chwilach należy się pocieszać, że skoro Bóg dozwolił swojej opatrzności, żeby przyszło na mnie takie doświadczenie, to znaczy, że uznał, że jestem wystarczająco silny, żeby je znieść. A jeżeli taką postawę przyjmiemy, to będziemy w ucisku wytrwali, tak jak pisze nasz główny werset Rzymian 12:12. Wytrwali, czyli pomimo utrapień będziemy trwali w dobrym postępowaniu. Bo tutaj właśnie ta biblijna cierpliwość, czyli to, co potocznie nazywamy wytrwałością, się okazuje i jest potrzebne w takich właśnie doświadczeniach, by pomimo tych trudności, pomimo tego ognia doświadczenia, który kogoś pali, nadal trwać w dobrym postępowaniu, a nie załamywać się, nie sobie myśleć, że a skoro takie złe rzeczy na mnie przyszły, to w sumie już się nie będę starał, bo przecież starałem się, to powinno mi się dobrze dziać. A ja się starałem, a tutaj złe rzeczy na mnie spotykają, a tamten to nawet się nie stara połowę tego, co ja. To widać wszystko, że dobrze mu się wiedzie, nic złego go nie spotyka, a mnie takie ciężkie doświadczenia, to najlepiej machnąć ręką. No to żebyśmy doszli do takiego wniosku, to szatan by chciał te doświadczenia, jeżeli na nas przyszły, to Bóg dał po to, żeby nas wzmocnić. I to jest właśnie wtedy potrzebna jest ta wytrwałość. Dlatego apostoł Paweł mówi, w nadziei się bądźcie radośni, niech ta was nadzieja wzmacnia, dzięki temu w ucisku będziecie wytrwali. Cierpliwi, jak to mówi Biblia Gdańska. Cierpliwość jest właśnie taką cechą, która najjaśniej lśni w ogniu dotkliwych doświadczeń. I nie bierze się znikąd taka umiejętność, że
ktoś się urodził z czymś takim, czy też położył się spać, nie miał, rano się obudził, już jest wytrwały. To się nie bierze znikąd. Powstaje ona w wyniku przejścia wielu prób, doświadczeń, bólu i strat. Jest dowodem posiadania siły, charakteru i samodyscypliny, którą chrześcijanin też musi posiadać. Z każdym utrapieniem, w którym zwycięsko wytrwała, świeci tym jaśniej. I jest tak ważna, że nasz Pan w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 19 wersecie powiedział: w cierpliwości waszej posiadacie dusze wasze. I tutaj w cierpliwości miał na myśli wytrwałość. To słowo właśnie hypomone. Że w waszej wytrwałości posiadacie dusze wasze. Dusze wasze, czyli życie wasze. To, czy osiągniecie życie wieczne, zależy od waszej wytrwałości. Czy będziecie trwali w dobrym postępowaniu. Bo jeżeli wytrwacie w dobrym postępowaniu do końca, no to będziecie mieli życie wieczne. Dlaczego? No bo Bóg was prowadzi. On wam daje wszystkie potrzebne środki do osiągnięcia życia wiecznego. Przez środki rozumiemy Jego opatrznościową opiekę i wszelkie doświadczenia, jakie nas spotykają z Jego dozwolenia. To On to wszystko nam daje, a od nas wymaga, żebyśmy tylko trwali w tym, dobrze postępując. Więc jeżeli my będziemy trwali, to osiągniemy życie, bo On właśnie wytyczył dla nas drogę taką, która prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego. Zależy to, czy go je osiągniemy, zależy od tego, czy na tej drodze wytrwamy, bo to jest droga, która prowadzi w dobrą stronę i to Bóg ją nakreślił indywidualnie dla każdego z nas, zależnie od naszych indywidualnych potrzeb. Od nas wymaga tylko wytrwania, więc wytrwałości waszej posiadacie dusze wasze. Dusze, życie wasze zależy od waszej wytrwałości. Ciekawą myśl podaje apostoł Paweł w Rzymian 5 rozdziale w wersetach 3 i 4. Rzymian 5 rozdział, wersety 3 i 4 mówią nam tak. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ale on tutaj prowadzi taki pewną, że jedna rzecz prowadzi do drugiej. I on zaczyna tak. Ucisk prowadzi do cierpliwości. Cierpliwość do doświadczenia, a doświadczenie do nadziei. I tak to taki przesłuch, że jedna rzecz daje drugą. Zastanówmy się na tym. Ucisk i utrapienie daje cierpliwość. No bo jeżeli przechodzimy ucisk, to właśnie w tym ucisku wyrabiamy sobie cierpliwość, czyli wytrwałość. No bo to jest rzecz, której się trzeba nauczyć, a można jej się nauczyć tylko w ucisku. Jeżeli człowiek, ktoś był takie życie, że nie miał żadnych utrapień, żadnych trudności, bo na przykład jak był dzieckiem, to rodzice mu wszystko zmiatali z drogi przed nim, że nie miał żadnych trudności, wszystko usuwali, co tylko mogło się wydarzyć, to on nie ma żadnej wytrwałości. Na pewnym momencie przy pierwszej przeszkodzie, której ktoś mu nie usunął z drogi, to by się załamał i ustał w swoim dobrym postępowaniu. Więc cierpliwość powstaje dzięki uciskowi. Jak wytrwamy w ucisku, to rozwiniemy w sobie cierpliwość, czyli wytrwałość, umiejętność trwania w dobrym postępowaniu w ucisku. Z tego będzie wynikało doświadczenie. Tutaj doświadczenie rozumiemy nie w znaczeniu ciężkie przeżycie, bo to nie takie nie wynika z tego, tylko doświadczenie w postaci mądrości życiowej płynącej z doświadczenia. Pojawi się nam taka wiedza wynikająca z doświadczenia. A jaka to jest wiedza u kogoś takiego? Bo tak, ten ktoś ma już cierpliwość. To znaczy, że przeszedł przez wiele ucisków. Tak, w swoim życiu wyrobił cierpliwość, a później jeszcze dalej mamy doświadczenie, a z tego doświadczenia ma wynikać nadzieja. To co on, taki człowiek, który ma to doświadczenie, zauważył? On już przeszedł wiele ucisków i zauważył, że jak się zastanawia nad tym, że Bóg przeprowadził go przez wszystkie z nich. Że chociaż sytuacja była ciężka i były momenty, że wydawały się, że wszystko się zawali i będzie klęska, to on jednak trwał, wierzył, że Bóg da wyjście z tej sytuacji. I co się okazywało? Że zawsze tak było. Że Bóg to dawał to wyjście w tej sytuacji. Jak tylko doświadczenie nie było potrzebne, to Bóg je zabierał jemu. I dzięki temu on już doświadczalnie ma poznane, że Bóg wspomaga. Że to, co, że obietnice Boże, które mówią o pomocy w trudnych chwilach, że one są prawdziwe. On to już doświadczalnie sprawdził. I ma doświadczenie. A z tego płynie co?
nadzieja, że ta obietnica życia wiecznego, która jest na samym końcu, że jak skoro Bóg spełnił wszystkie inne obietnice mówiące o Jego pomocy w trudnych chwilach, to jeżeli tamte spełnił, to doświadczalnie już wiem, że spełni i także i tamtą obietnicę. Więc to jest takie wzmocnienie dla nadziei, która na początku jest taką nadzieją niesprawdzoną, a wtedy staje się już u dojrzałego chrześcijanina, to staje się nie tylko jego pragnieniem i spodziewaniem takim opartym, no nie popartym niczym, tylko jest popartym doświadczeniem życiowym. To jest jak gdyby sprawdzone. Bóg wyprowadził mnie już z tylu różnych tarapatów, z tak wielu kłopotów, z tak wielu utrapień, że więcej czegoś, że jestem pewien, że także poprowadzi mnie do życia wiecznego, które dał, a to daje naprawdę potężną nadzieję, taką graniczącą z rzeczywistością, z realnością, taką jak apostoł Paweł pisał w liście do Żydów, że sięga poza wtórą zasłonę ta nadzieja, czyli jakbym już tam był, a wciąż mnie tam nie ma. Jakbym już to życie wieczne miał, nie mam wątpliwości, ale jeszcze nie mam, ale wiem, że na pewno Bóg mi da, bo już tyle razy Mu zaufałem, jeszcze się nigdy nie zawiodłem w żadnych trudnościach. To tutaj jest postawa dojrzałego chrześcijanina, do której powinniśmy zdążać poprzez trwanie w utrapieniu, bo to utrapienie da nam cierpliwość, to później doświadczalne poznanie realności boskich obietnic, co da nam taką nadzieję, jakiej żadne teoretyczne rozważania nie mogą nam dać. Takie jak to dzisiaj na przykład sobie rozważamy teoretycznie, tylko mówimy o tym, to można pewne rzeczy zrozumieć, ale one nikomu jeszcze niczego rzeczywistego nie dają. Ewentualnie mogą być pomocne w osiągnięciu i po to o tym mówimy, bo to może wiedzieć, może być pomocne, ale to trzeba przeżyć, żeby mieć jako własne. A tutaj droga jest pokazana przez utrapienia do cierpliwości, do doświadczenia, do takiej prawdziwej nadziei. I trzeci element, ostatni nam jeszcze został, a tym ostatnim może, że w modlitwie ustawiczni. Czyli ustawiczni, czyli nieustający, tak? Ciągle się modlący. Tu jest podkreślenie tego, że chrześcijanin ma być osobą żyjącą duchem modlitwy, że jeżeli czegokolwiek mu brakuje, czego potrzebuje, to powinien prosić w modlitwie o tą rzecz. Apostoł mówi nam, że Bóg chętnie udziela tym, którzy go proszą. Nie wymawia, udziela tej mądrości, która jest potrzebna chrześcijaninowi, tylko oczywiście Bóg udziela takich rzeczy, które są Jego zdaniem nam potrzebne, które są rzeczywiście nam potrzebne, bo my możemy tu mieć różne przekonania o tym, co jest nam potrzebne i możemy prosić o różne rzeczy niewłaściwe. To Bóg da nam to, co jest nam potrzebne. Więc, a potrzebujemy rzeczy duchowych, mądrości do odpowiedniego życia potrzebujemy, Bóg nam da, jeżeli będziemy szczerze o nią zabiegali. Różnych zalet Ducha Świętego potrzebujemy, też powinniśmy o nich zabiegać. Nie ma wątpliwości, że Bóg nam im udzieli. A jeżeli brakuje nam różnych rzeczy, które mogą nam się wydawać potrzebne, no to może to można, należy o nie prosić, trwać, ale jeżeli ich nie otrzymujemy, to albo ich nie potrzebujemy w ogóle, albo w bieżącym okresie czasu nie są nam niezbędne i Pan nas uczy czegoś innego. Na przykład apostoł Paweł w Filipian 4:12 napisał o sobie tak. Umiem się ograniczyć, czyli żyć z brakiem pewnych rzeczy, bo to jest po co, kiedy się człowiek musi ograniczać, kiedy ma zamknięte możliwości działania albo czegoś mu brakuje. Umiem też żyć w obfitości, czyli kiedy wszystkiego jest dużo. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I takim chrześcijanin powinien być, jak tutaj apostoł Paweł przedstawia siebie, bo Pan daje nam wszystkie rzeczy i uczy nas różnych umiejętności właśnie poprzez raz taki stan, a raz inny stan. Poza tym też pamiętamy, że kogo Pan miłuje, tego każe. Mówi nam list do Żydów 12 rozdział. Niektóre przykłady tam to sądzę lepiej tłumaczą. Nie tyle każe, co dyscyplinuje. To ma często charakter, formę kary, ale celem jest tego właśnie dyscyplinowanie tutaj swoich dzieci. Tak jak ojciec cielesny jest tam pokazany, że musi dyscyplinować swoje dzieci. Tak samo Bóg swoje duchowe dzieci także musi dyscyplinować i nie jest to powód na
uskarżanie się, jeśli nas dyscyplinuje. A jeśli przechodzimy przez trudy, to też nie powinniśmy się dziwić, bo apostoł Paweł pisze, że mamy znosić trudy jako dobry żołnierze Jezusa Chrystusa. Pisze apostoł Paweł, że ten, kto się na żołnierkę zapisywał, to zapisywał się zwłaszcza w ówczesnych czasach do ciężkiego, trudnego życia, ciągłych marszów z ciężkim ekwipunkiem niesionym na własnych plecach. To nie było lekkie życie i apostoł Paweł mówi, ci, którzy przychodzą do armii Jezusa Chrystusa, to też nie zapisują się na kwieciste łoża bezczynności, że będzie im lekko i przyjemnie w życiu. Więc w modlitwie mamy być ustawiczni po to, żebyśmy nie toczyli tej duchowej walki o własnych siłach. Bo przez modlitwę mamy społeczność z Panem i możemy zabiegać o Jego pomoc. I napełniać się Jego duchem, uzyskiwać Jego pomoc, jest wtedy lżej w prowadzeniu walki. Im trudniejsze doświadczenia ktoś przechodzi, tym więcej powinien się modlić. Jak czytamy o wydarzeniach z życia naszego Pana zapisanych w Ewangeliach, to tak widzimy, że on w trudnych chwilach szukał pomocy u Boga, bo jak próbował u bliźnich, tych nawet swoich najbliższych, u apostołów, to często spotykał się z niezrozumieniem, ale to chociaż z tego, że on był pierwszy na tej drodze, może nam byłoby łatwiej znaleźć zrozumienie u naszych braci, ale też nie zawsze można na to liczyć, że oni będą w stanie zrozumieć, czy udzielić pomocy, bo to też są niedoskonali, upadli ludzie, tacy sami jak my. Bóg na pewno rozumie i może udzielić tej pomocy, więc przede wszystkim u Niego tej siły trzeba szukać. A siły trzeba szukać przez właśnie modlitwę. I teraz działalność Boga w czyimś życiu można jest zależna, jak duża jest, zależy od tego, jak w dużym stopniu człowiek wpuści Boga do swojego życia. Bo tutaj działa trochę tak zasada, jak nasze powiedzenie polskie mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak się Kuba Bogiem nie interesuje, to też Bóg zostawia go własnemu losowi. Tak? Ale jeżeli Kuba się Bogiem interesuje, to Bóg interesuje się Kubą. I teraz im kto żyje bliżej Boga, tym więcej działania tego Boga widzi w swoim życiu. Jeżeli ktoś jest szczery, postępujący zgodnie ze swoim sumieniem, żyjący z Bogiem, to nawet jeżeli jego głowa czasami podejmuje nie najmądrzejsze decyzje, ale nie wynika to wcale, że ktoś tam próbuje folgować sobie pod jakimiś, czy że stara się złe rzeczy, złe pragnienia ukryć pod przykrywką czegoś, tylko wynika to po prostu z tego, jak on rozumuje, jak myśli, to Bóg nawet potrafi to uszanować i potrafi go wybawiać z sytuacji, w których on się wprowadził, które nie do końca były to rozsądne decyzje, ale one były szczerze podjęte przez szczerze kogoś oddanego Bogu, który tak rozumował, że tak należy, że tego sobie Bóg życzy. Bóg widząc to podejmuje takie działania, których by nie podejmował w życiu innych, że ratuje tego człowieka i prowadzi takiego chrześcijanina w jego życiu. Więc nie toczmy walki o własnych siłach, tylko razem z Bogiem. A żeby On z nami był, to my musimy być z Nim, musimy Go wpuścić, tak jak to często w chrześcijaństwie jest mówione. Zresztą nasz Pan tak powiedział, że On przychodzi do drzwi i kołacze. A czy Go wpuścimy do środka, to zależy od nas. Bo jeżeli Go wpuścimy, to On wejdzie i będzie razem z nami wieczerzał, czyli będzie nam podawał prawdę, będzie się z nami karmił, będzie w naszym życiu. A jeżeli my o Nim będziemy zapominać i kierować się tylko własną mądrością w swoim życiu, no to On też nam na to pozwoli, po to, żebyśmy się nauczyli, że to tu za zbyt wielkich efektów tym sposobem w życiu duchowym nie osiągniemy, bo musimy toczyć tą walkę razem z Nim, a żeby tą walkę razem z Nim toczyć, trzeba być mężem modlitwy, prowadzić, żyć w duchu modlitwy. Więc tak jak małe dziadki, powinniśmy przychodzić do Niego z prośbą w przeróżnych sprawach naszego życia. Jesteśmy smutni? To idźmy do Niego po pocieszenie. Jesteśmy kuszeni? To idźmy do Niego po łaskę ku pomocy. Przecież obiecał, żeby mówił nam przez apostoła Pawła, żeby przystępować do tronu
o łaski w każdym czasie potrzeby. Tak to chyba, co Biblia Gdańska mówi, czasu przygodnego chyba w tym, tak nie do końca zrozumiale, ale po prostu w czasie potrzeby, żeby przystępować. On zawsze jest. Nie jest tak, że zrobił na teraz przerwę kawową i w tej chwili nie można się do niego dostać, jak to u człowieka jest, że akurat go nie ma w domu, albo u urzędnika, że on w tej chwili ma przerwę i nikogo nie załatwia w tej sprawie. On zawsze jest dostępny, bo nie jest jak człowiek, nie śpi, nie drzemie, ani nie śpi, zawsze jest dostępny. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, to wołajmy do Niego o wybawienie. Jesteśmy w utrapieniu, to szukajmy wytchnienia z Jego rąk. Jesteśmy wzgardzeni czy prześladowani, to On może uleczyć ból naszego serca. A jeśli odpowiedź na nasze modlitwy wydaje się nie nadchodzić, to nie zniechęcajmy się i nie rezygnujmy, bo przecież sam nasz Pan powiedział, że jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, to proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jana 15,7 tu cytuję. To jest właśnie życie modlitwy, w duchu modlitwy. Nasze usposobienie powinno działać tak jak kompas, który igła kompasu, która zawsze kieruje się w stronę północy. Jeżeli znajdzie się w polu oddziaływania jakiegoś innego pola magnetycznego, no to potrafi się wychylić w tą stronę. Ale jak tylko tamto oddziaływanie ustanie, to samoczynnie powraca w swoją tą właściwą stronę. I tak samo my w swoim życiu musimy poświęcać czas i uwagę przeróżnym rzeczom i czasami nierozsądną rzeczą byłoby oddawać się modlitwie takiej głębokiej. Tutaj robią coś innego, bo może to być niebezpieczne. Na przykład jadąc samochodem, no, trzeba poświęcać uwagę temu, co się dzieje na drodze. Pracując, to też tej pracy. Ale jak tylko ustają takie rzeczy, to człowiek modlitwy, to właśnie jego myśli, które nie są zajęte czymś innym, czym muszą być zajęte, pracą zawodową czy innymi obowiązkami, jakie mamy w swoim życiu, powinny samoczynnie powracać do Boga. Tak jest u każdego dojrzałego chrześcijanina, że on jak nie musi myśleć o czymś innym, to jego, bez udziału jego woli, podświadomie jego myśli powracają do spraw bożych. A jak ktoś takiego czegoś nie ma, no to do takiego stanu trzeba się rozwinąć. To mało kto się rodzi z takim stanem, o ile w ogóle. To jest stan, do którego się dochodzi. Jeżeli takiego stanu nie mamy, no to trzeba wysiłkiem woli kierować nasze myśli w tą stronę. Jeżeli będziemy to robili dostatecznie długo, to po pewnym czasie to się stanie częścią nas i będzie działo się samo. Na tym właśnie polega wyrabianie cech charakteru. Jeżeli jakieś cechy nie mamy, to trzeba wysiłkiem, trzeba to w swojej głowie zrozumieć, trzeba wysiłkiem woli kierować myśli w tą stronę, żeby wyrabiać pewne nawyki. I to tak wysiłkiem woli, bo nas samoczynnie wcale w tą stronę nie pcha, bo gdyby nas pchało w tą stronę, to znaczy, że nie mamy problemu, mamy zaletę tutaj charakteru rozwiniętą. A jeżeli nie mamy czegoś rozwiniętego, to wysiłkiem woli trzeba kierować się w tą stronę. Tym sposobem powstaje nawyk myślowy, później nawyk postępowania. Nawyk wystarczająco długo praktykowany zamienia się na cechę charakteru, i wtedy bez wysiłku woli w takiej sytuacji człowiek postępuje tak, bo tak go popychają uczucia w tej sytuacji, bo to jest cecha rozwinięta. Tak samo jest z tym życiem modlitwy, z duchem modlitewnym. Jeżeli nasze myśli samoczynnie nie idą w tą stronę, to trzeba je popychać wolą swoją. Jak będziemy to wystarczająco długo robili, to one same będą powracały w tamtą stronę, bo będą znajdowały tutaj przyjemność właśnie w rozmyślaniu o takich rzeczach. Bo człowiek sobie lubi myśleć w wolnych chwilach o rzeczach przyjemnych, o których miło mu się myśli. Więc jeżeli rozmiłowałeś się w Bogu i Jego Słowie, to twoje myśli będą szły w tą stronę. Tak? Czyż to nie napisał psalmista, że o jaką się rozmiłował zakonu, czy też prawa twego, że dzień, dniem i nocą rozmyślam o tym? I to nie jest tak, że się zmuszam do rozmyślania o tym, tylko to ponieważ miłuję, to samo z siebie mi przychodzi. Jeżeli takiego stanu nie mam, to należy dążyć, a każdy wysiłek w dobrą stronę przynosi swoje efekty. Dlatego kończąc ten temat, życzę braterstwu właśnie, byśmy dążyli efektów w dążeniu w tą stronę, którą nam tutaj pokazuje apostoł Paweł, Rzymian 12:12, czyli byśmy weselili się, radowali w naszej nadziei, byli wytrwali w ucisku i w utrapieniach, które każdy z nas musi przejść
I a w modlitwie byli ustawiczni, to wtedy Pan będzie z nami, a jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, tak mówi też Biblia. Więc zwycięstwa braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.